Siemano, z tej strony oczywiście Anioł. W tym odcinku przyjrzymy się feedbackowi od deweloperów. No i zobaczymy, czy coś ciekawego tutaj napisali. Możecie już z góry założyć, że coś ciekawego tutaj napisali, gdyż z reguły nie robię filmów o tych feedbackach, ale skoro film się pojawia, to na pewno coś dobrego tutaj znajdziemy. Ogólnie jest to druga taka odpowiedź od deweloperów w dosyć szybkim czasie, w przeciągu jednego tygodnia. Ogólnie chodziły plotki, że zmienił się team, zmienił się skład ludzi odpowiedzialnych za Call of Dragons. Być może coś się tam zmieniło, a być może jest to wszystko powiązane z wyjściem Age of Empires Mobile. Kto wie? W każdym razie wzięli się do roboty, to jest pierwsza dobra wiadomość. Druga dobra wiadomość, a nawet lepsza, jest taka, że Mr. Sneaky przestał nagrywać o kodzie. Nie musimy już słuchać tych wysrywów. Czy wejście w listopad mogło być piękniejsze? Wątpię. Zanim wrócimy jeszcze do feedbacku, to chcę was poinformować, że jeśli szukacie odpowiedzi do quizu, do tego eventu w Call of Dragons, to przestałem nagrywać o nich filmy, ale nadal odpowiedzi ukazują się na karcie społeczność, więc jeśli ktoś z was jest tego ciekawy, to możecie spokojnie sobie wejść w mój kanał, wejść w kartę społeczność i tam będziecie mieli zarówno po angielsku, jak i po polsku odpowiedzi do waszych pytań. A my wróćmy do naszych tutaj pytań i odpowiedzi. Nie będę tego czytał po angielsku, żeby wam oszczędzić mojego pięknego akcentu, ale opowiem w skrócie punkt, na czym polega, no i opowiem w skrócie odpowiedź od deweloperów. Punkt pierwszy tyczy się tego, że serwery pokazują się jako przepełnione i często jest tak, że status serwera nie odzwierciedla często jego pojemności. Żeby wam to zilustrować, mowa tutaj oczywiście o tych kwadracikach. Mianowicie tutaj mamy kwadracik pomarańczowy, który mówi, że serwer jest zatłoczony, ale tak naprawdę do końca nikt nie wie, co to oznacza, ile tam jest miejsc i tak dalej. No i właśnie mają zrobić w ten sposób, żeby to wszystko było bardziej jasne i przejrzyste. Oczywiście ktoś może tutaj spojrzeć, że mamy tutaj pozostałe miejsca, ale nie do końca tak to właśnie działa. Tutaj na przykład mamy 0 miejsc, a tak naprawdę nie wiemy, ile tam jest ludzi, co tam się w ogóle dzieje. Mają to poprawić, ma wszystko być bardziej przejrzyste, więc na pewno dobra zmiana. No i tak jak mamy tutaj napisane, ta funkcja ma być dodana w przyszłych aktualizacjach, w przyszłych patchach. Stay tuned i tyle w temacie. Punkt numer 2. Punkt numer 2 jest również bardzo ciekawy. Gracze chcieli, żeby limit właśnie tych punktów członkowskich z budowy został zwiększony, bo w tym momencie mamy 20 tysięcy na dzień, a żeby kupić takie zezwolenie na migrację potrzebujemy aż 400 tysięcy. Przy okazji sobie kupię. No i wiecie, 20 tysięcy na dzień z budowy, 10 tysięcy punktów za wysyłanie tych darowizn, 10 tysięcy punktów za pomoc. Nie pamiętam, czy są jeszcze jakieś inne źródła. Możecie napisać w komentarzu, o czym zapomniałem, aczkolwiek z tego, co ludzie liczyli, to nie idzie w tydzień z tych wszystkich źródeł dostępnych w grze zarobić 400 tysięcy monet na jedno zezwolenie. No a nie oszukujmy się, ten sklep jest całkiem fajny, całkiem przyjemny. Moim zdaniem powinni zwiększyć ten limit, powinni zwiększyć możliwość zdobywania tych monet. No i powinni dać więcej źródeł, no bo jednak poświęcamy swój czas, zamiast na przykład zbierać, to my wysyłamy na budowę. Tak jak ja tutaj widzicie, buduję sobie już od jakiegoś czasu. A w tym samym momencie ten Legion mógłby zbierać mi manę. No a co na to deweloperzy? Deweloperzy nam dziękują za sugestie oczywiście. Miło z ich strony. Ale mówią nam, że te 20 tysięcy punktów powinno działać od samego początku gry w ten sposób. I to, że budowanie nie miało limitów tych punktów, to było błędem, który teraz naprawili. No i mówią, że jest tyle możliwości na zbieranie tych punktów, że gracze powinni być usatysfakcjonowani. No i w najbliższym czasie nie planują nic tutaj zmieniać. Ale będą obserwować i będą wyciągać wnioski. No i ponadto informują nas, że gracze powinni być gotowi na nadchodzące zmiany, jeśli takie nadejdą. Moim zdaniem, tak jak mówiłem wcześniej, te zmiany powinny nadejść. Mam nadzieję, że nadejdą dosyć szybko, ale tutaj mogę docenić akurat ten nowy skład deweloperów, czy tam kogokolwiek, bo widać, że biorą się za te migracje.
powoli, bo powoli pewnie szybko tego nie zmienią, ale już coś myślą w tym kierunku. Moim zdaniem ta gra ma jedynie minus właśnie z tą migracją. Wielu nowych graczy może nie wiedzieć, o co chodzi za bardzo. Jeśli ułatwią ten system migracyjny, to moim zdaniem ta gra nie będzie miała większych minusów. Ma jeszcze jeden minus, ale akurat o tym również jest kolejny punkt nawet, do którego w tym momencie przejdziemy. Punkt numer 3. Chyba możemy uznać, że to jest jakby pytanie albo prośba graczy. Gracze chcieli, abyśmy dostali funkcję banowania albo przenoszenia deadweightu, czyli takich nieaktywnych członków na jakiś inny serwer albo gdziekolwiek indziej, po prostu żeby zostali wygnani z królestwa. No i odpowiedź deweloperów jest następująca. Oczywiście ponownie dziękują za sugestie. Wiedzą o tym, że nieaktywni członkowie wpływają na matchmaking w KvK, jednak nie chcą wprowadzać jakichś banów albo wygnań z królestwa, co jest moim zdaniem zrozumiałe. Wiecie, są różni ludzie, różnych królów mają królestwa. Migracja jeszcze nie jest jakoś tak dobrze zrobiona, moim zdaniem jest dosyć trudna. No i takie wygnanie nawet aktywnego gracza na złość mogłoby nieść dla niego ciężkie konsekwencje, dlatego rozumiem to, że nie chcą czegoś takiego wprowadzić. Mówią, że zamiast tego póki co analizują matchmaking, analizują statystyki królestwa i wolą po prostu nie dopuszczać takich graczy do matchmakingu, aniżeli właśnie gdzieś ich wyrzucać z królestwa. No i wkrótce podzielą się z nami większą ilością szczegółów na ten temat. To jest kolejna bardzo dobra informacja. Pisałem dużo tutaj sugestii na tym Discordzie odnośnie właśnie deadweightu i dawałem różne rozwiązania. Między innymi pisałem coś takiego, że zamiast wysyłać całe królestwo na KvK, król powinien móc zapisać graczy na takie KvK ze swojego królestwa. No i wtedy na przykład ta moc powinna być zliczana z tych zapisanych graczy. Ewentualnie sami gracze powinni móc się zapisać, a jeśli nie chcą brać udziału, to się po prostu by nie zapisali. No bo z drugiej strony, znowu, jeśli wszystko oddamy w ręce króla, jeśli trafi się jakiś zły król, no to wiecie, gracz może tam nie pograć. Także raczej wszystkiego nie oddawałbym w ręce króla. Z drugiej strony to zawsze więcej emocji. W każdym razie jeszcze raz mówię, że fajnie, że biorą się za rozwiązanie tego problemu. Trzeci punkt i trzeci bardzo fajny punkt. Przejdźmy do punktu czwartego. Czwarty punkt, dalej widzimy tutaj, jest odnośnie migracji. Tym razem chodzi o cooldown tej migracji. Cooldown, czyli czas odnowienia. W tym momencie mamy cooldown 90 dni na zmianę królestwa, czyli jeśli zmienimy swoje królestwo, przez następne 90 dni nie będziemy mogli tego królestwa zmieniać. No i jako odpowiedź deweloperzy mówią nam, że ten 3-miesięczny cooldown jest częścią 50-60-dniowego sezonu KvK, no i nie planują na razie nic zmieniać w tym kierunku. Rozumieją obawy graczy odnośnie właśnie tej migracji, tego długiego cooldownu, no i będą próbowali wzbogacić doświadczenia graczy w czasie off-sezonu, czyli w czasie siedzenia na naszym domowym królestwie. W punkcie 5 mamy coś takiego. Gracze nie chcą, żeby niechronione surowce w czasie migracji przepadały. Deweloperzy w odpowiedzi na to mówią, że ten pomysł jest godny dyskusji, no i że w przyszłości gracze dostaną więcej informacji odnośnie tego tematu. Ja osobiście uważam, że dobrze, że te surowce przepadają. Pomyślcie sobie, macie jakiegoś gracza, który tylko farmi, nie przykłada się dla dobra królestwa, nie walczy, tylko sobie właśnie farmi i farmi, zabiera wam miejsce lepszych punktów surowcowych. Zamiast wysłać na przykład do jakiejś piąteczki na domowym królestwie, to musicie wysyłać do trójki, bo taki farmer wam zabierze co lepsze sloty, no a potem na koniec dnia opuści to królestwo. Moje stanowisko w tej sprawie jest bardzo proste. Jeśli nie chcesz pomóc swojemu królestwu w walkach, w rozwoju, a tylko zbierasz, czyli można powiedzieć, że okradasz to królestwo, to nie powinieneś z takiego królestwa wynieść zbyt wiele. Dlatego moim zdaniem to, że tracimy niechronione surowce, to jest jak najbardziej okej. No ale wiadomo, gracze właśnie chcą właśnie robić coś takiego, że będą zakładali konta, będą farmili na jakichś serwerach, a potem w siną dal sobie pójdą i słuch po nich zaginie. No a wy będziecie się męczyli z niezdozbieranymi surowcami, z farmerami,
A tak, ten proceder póki co nie jest w grze. A nawet jeśli jakiś aktywny gracz będzie chciał zmienić królestwo, to przynajmniej będzie miał motywację, żeby walczyć i leczyć za surowce. No i przede wszystkim taki gracz właśnie będzie zmuszony albo walczyć, albo będzie zmuszony, może nie zmuszony, ale jeśli będzie dobrym ziomkiem, to odda te surowce, które i tak mu przypadną podczas migracji komuś z danego królestwa, więc królestwo mimo wszystko na tym tak nie ucierpi, na stracie gracza. No a w przeciwnym wypadku, jeśli zmienią sposób, jak to działa w tym momencie, to taki gracz może sobie pomyśleć, że on nie będzie teraz walczył, bo i tak zaraz zmieni królestwo. No i ogólnie może to przynieść więcej problemów niż korzyści, ale wiadomo, takie rzeczy zależą od samego gracza, od wielu czynników. Przejdźmy do punktu szóstego. W punkcie szóstym gracze mówią, że chcą widzieć rankingi, nieważne od tego, jakie miejsce na serwerze mają, bo w tym momencie jedynie top 200 graczy może widzieć rankingi. Rankingi mocy oczywiście. Podobno jedynie top 200 osób, które chociaż na chwilę były w top 200, mają te rankingi dostępne. Reszta osób tych rankingów nie widzi. No i deweloperzy mówią nam, że jest to po prostu błąd, który naprawią. No i mówią, że te rankingi powinny być jedynie ograniczone w sezonie pierwszym, natomiast w kolejnych nie powinno tak być. No i postarają się to szybko naprawić. Punkt siódmy. Punkt siódmy to również bardzo fajne zmiany. Otóż w punkcie siódmym gracze chcą, żeby wyświetlany był inny kolor obrażeń od pupila. W tym momencie te obrażenia są czerwone, identycznie jak obrażenia od bohaterów, więc taka zmiana może być naprawdę bardzo fajna, ale ja bym poszedł tutaj nawet o krok dalej. Chciałbym, żeby obrażenia od pupila były uwzględnione w raportach, żebyśmy mieli taką osobną jakąś tabelkę, w której mamy obrażenia od naszego pupila. Myślę, że to byłoby naprawdę spoko. Deweloperzy na to mówią, że oni również uważają, że to jest bardzo dobra zmiana, że jest wręcz konieczna. No i że wprowadzą te zmiany w przyszłych aktualizacjach. Bądźmy cierpliwi i czekajmy. Także zmiana jest jak najbardziej fajna, ale brakuje jeszcze takiego wglądu w te obrażenia pupila w raportach. Jeśli to dodadzą, to już będę naprawdę w siódmym niebie. Punkt ósmy, gracze chcą usunięcia bastionów, bo w tym momencie są zbyt silne. Deweloperzy mówią nam, że bastiony zostały dodane jako nowa opcja, która ma urozmaicić walki, no i ma dać nam możliwość pozbycia się zredukowania naszego wojska. Wiem, że mało kto lubi tracić wojsko, szczególnie gracze, którzy za wiele nie wydają, ale na pewno nadejdzie taki dzień, w którym to uszczuplenie tego wojska będzie wręcz konieczne. Maksymalna dzienna produkcja eliksirów jest ograniczona do 2 milionów. Nie wiem, czy ktoś osiąga tę granicę 2 milionów na dzień. Może poza Nefisto, Toksikiem i resztą tej zgrai raczej nikt nie osiąga 2 milionów, chociaż nawet nie jestem pewien, czy oni mają 2 miliony. Mogą mieć, ale tego nie jestem pewien. Jeśli ktoś z was wie, to śmiało napiszcie w komentarzu. Ale właśnie myślę, że redukowanie wojska może być fajne, ale właśnie w momencie, gdy większość graczy już będzie się zbliżała do tych 2 milionów produkcji eliksirów na dzień. Wtedy jasne, teraz uważam, że jest to zbyt wcześnie. Ale co na to deweloperzy? Deweloperzy na sugestie odnośnie usunięcia bastionów mówią, że bastiony zostaną oraz że ich celem jest zachowanie strategicznej elastyczności, urozmaicenia pola walki, no i zamiast usunięcia bastionów przyjrzą się im i spróbują coś zrobić, żeby nie były tak mocne. To tyle w dużym skrócie. Punkt numer 9. Gracze chcą więcej elementów związanych ze smokami, gdyż w końcu gra ma tytuł Call of Dragons. Deweloperzy mówią nam, że rozumieją prośby graczy odnośnie właśnie elementów związanych ze smokami, nowymi frakcjami i tak dalej. Zebrali nasze sugestie, no i planują je wprowadzić w życie. Pracują nad tym, żeby nowy content był wysokiej jakości, no i żeby drastycznie nie zmieniał ekosystemu gry. I uwaga, uwaga, wręcz zapewniają nas, że nowy content, który będą wprowadzali w przyszłych patchach, będzie ekscytujący. Miejmy nadzieję, że te zmiany będą wprowadzane szybciej niż później i nie będzie powtórki ze skill lockiem. Punkt numer 10. Gracze chcą, żeby pet party było częstszym eventem oraz chcą, żebyśmy za CP mogli łapać pupile. Odpowiedź deweloperów. Deweloperzy cieszą się, że gracze kochają pet party.
jednak nie planują wprowadzać żadnych zmian, gdyż kłóciłoby się to z ich wizją systemu pupili. Ale nadal będą się przyglądać sytuacji i tego, czy ten system potrzebuje jakichś zmian. Punkt numer 12. Gracze chcą, żeby mobilizacja przymierza stała się mobilizacją królestwa. Czyli gdy macie na przykład kilka przymierzy w waszym królestwie, wtedy wszystkie przymierza razem zdobywałyby punkty dla królestwa zamiast dla przymierza. Jest to kłopotliwe jedynie dla tych królestw, które mają więcej niż jedno przymierze na swoim królestwie, więcej niż jedno aktywne. Natomiast dla nas, dla VP Wielkiej Polski, nie ma to znaczenia, gdyż i tak mamy jeden główny sojusz. Ale zobaczmy, co na to deweloperzy. W dużym skrócie, deweloperzy nie planują rozszerzać tego eventu do eventu na miarę królestwa, a więc tutaj bez zmian. Punkt 13. Gracze chcą więcej artefaktów do wyboru na poziomie 80 po ulepszeniu runy. W tym momencie mamy tam chyba 4 artefakty, więc wybór nie jest zbyt duży. No i zobaczmy, co na to deweloperzy. Deweloperzy planują ulepszyć te runy, gdyż chcą nagrodzić graczy za zdobywanie kolejnych poziomów, za samogranie. Ogólnie myślę, że bardzo dobrze, że to planują zmienić. Niestety żadnych konkretów tutaj nie dostaliśmy. Wiele osób narzekało, że te artefakty są powtarzane, więc fajnie, że się za to biorą. Punkt numer 14 i 15 połączę razem, gdyż gracze chcieli, żeby wróciły eliksiry 50 do kupna za zasługi. Natomiast w punkcie 15 gracze chcieli, żeby zwiększyć pojemność studni przymierza. Zarówno punkt 14, jak i 15 zostały wprowadzone w poprzednim patchu. Więc te dwa ostatnie punkty są chyba jako taka pokazówka, żeby pokazać nam, graczom, że wzięli się za robotę. No i naprawdę muszę przyznać, że jeśli wprowadzą te zmiany, które tutaj zawarli w tym feedbacku szybko, a to są naprawdę zmiany, o które gracze prosili, to ta gra naprawdę zmierza w bardzo, ale to bardzo dobrym kierunku. Także tutaj praktycznie nie mam żadnych zastrzeżeń. Może poza tym punktem, w którym mieliby pozwolić graczom zachować niechronione surowce, ale to moje zdanie, na które się dosyć rozwinąłem. Natomiast jeśli chodzi o całość, to naprawdę nic, tylko czekać na te zmiany. No i nie pozostaje nam nic innego, jak tylko czekać i się cieszyć, bo faktycznie dużo się zaczyna dziać. I to takich naprawdę pozytywnych zmian. Być może faktycznie jakieś roszady na tych stanowiskach poszły, bo ostatnio dosyć dużo się dzieje. A może jest to odpowiedź właśnie na konkurencyjne gry. W każdym razie nieważne, jaki jest powód, ważne, że coś się zaczyna w końcu dziać. Także ja będę się tu powoli z wami żegnał. Być może ten film troszkę przydługi, ale chciałem się rozwinąć na niektóre tematy, żebyście poznali również moje zdanie. Ja chętnie poznam wasze zdanie, więc możecie śmiało podzielić się nim w komentarzu. Ja będę się tu z wami żegnał, wiecie co robić, trzymajcie się, elo!